Dzisiaj dziękujemy za świątynię, w której się gromadzimy na modlitwę i uczestniczenie w Eucharystii. Wspominając mękę Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz radując się obecnością Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach i buduje z nas na ziemi środowisko, które z grzechu przechodzi do świętości. Nasza świątynia już niedługo będzie obchodzić 150-lecie. Ciesząc się i radując obecnością naszą w tej świątyni, równocześnie słyszymy, a nawet doświadczamy likwidacji kościołów. Wystarczy nawiedzić Francję, Anglię, Belgię, Holandię, Szwajcarię. To samo czeka nasz Kościół. On stoi, póki jeszcze nawiedzamy go w niedzielę i tygodniu, kiedy uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu. A jeśli uczestników będzie niewielu, to trzeba liczyć się z tym, że Kościół zostanie wykorzystany do zadań świeckich. Może to być magazyn, sala spotkań, nawet zabaw. Świątynia przestanie być domem modlitwy. Jeśli programy będą realizowane, może się to dokonać do 10 lat. Jesteśmy świadkami precyzyjnie zaprogramowanego obumierania świątyń i wymazywania ich z naszego życia. Jezus nawiedzał, i to od 12 roku życia, świątynię w Jerozolimie. Lecz w ostatnich latach zapowiadał jej zniszczenie. Nie zostanie z niej kamień na kamieniu. Tak się stało w 70 roku. Próby odbudowy świątyni się nie powiodły, a na jej miejscu wyznawcy Allaha wybudowali piękny obiekt sakralny. Jezus nigdy nie wzywał swoich uczniów do budowy świątyni. On zamieniał w świątynię dom bogatego zwierzchnika celników, szefa firmy zajmującej się biznesem, którego pobożni Żydzi zaliczali do grzeszników. Sam podszedł do niego, zaciekawionego jego obecnością w Jerychu. Imiennie wezwał go siedzącego na drzewie: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zacheusz przyjął Jezusa i jego uczniów, a w czasie uczty Jezus wobec gości powiedział: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Zacheusz promieniował szczęściem. Osobiście od seminarium dziękuję Jezusowi za to, że wybrał na swój kościół grzesznika i jego dom. Ten dom zamienił na swoją świątynię. A zdziwionym, pobożnym Żydom powiedział, że on, Syn Człowieczy, który dla nas wierzących jest Synem Boga, przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło, czyli ludzi wierzących, którzy stracili wiarę. Żyjemy w głębokim kryzysie wiary. Wielu zginęło, ale Jezus ich szuka i zbawia. Dlatego nie czeka, kiedy oni podejdą do Niego, lecz On sam wychodzi do nich. Nawiedza ich dom,
aby ten dom zbawić. Kościół Chrystusowy nie potrzebuje świątyń. Potrzebuje poznania Jezusa, a to najłatwiej dokonuje się, gdy On wchodzi do naszego mieszkania. Najstarszy Kościół w pierwszych trzech wiekach nie budował świątyń. Uczniowie Jezusa czekali, kiedy On wejdzie do ich mieszkań, niosąc im zbawienie. W prywatnych mieszkaniach spotykali się ludzie na modlitwę i na Eucharystię. Za 10 lat może już nie być tej świątyni, w której się obecnie modlimy. A młodsze pokolenie, oczekując nie na pieniądze, ale na zbawienie, otworzy drzwi swoich mieszkań na spotkanie z Jezusem. Trzeba być do tego przygotowanym i nie dziwić się. Trzeba być do tego przygotowanym. Kwestia czasu należy do Boga. Miejscem świątyni, jak słyszeliśmy w słowach świętego Pawła, jest nasze serce. Świat może szaleć, ale nasz dom, nasze mieszkanie będzie promieniowało zbawieniem. Tu nie ma mowy o wielkim nawróceniu słownym Zacheusza. On pragnął zobaczyć Jezusa, pragnął się z Nim spotkać, a kiedy to przeżył, promieniował szczęściem i to promieniowanie szczęściem wypełniło cały jego dom. Okazał tylko wielką wdzięczność za to szczęście, nie tylko słowami, lecz i czynami, uszczęśliwiając tym, co miał wielu. Dom zbawienia to dom szczęścia, tak doczesnego, jak i wiecznego. I to jest tajemnica Chrystusowego Kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za to miejsce święte i prosimy, ażebyśmy świętość wynieśli dzisiaj z tej świątyni i nasze mieszkanie zamienili przedsionkiem tej świątyni. Bogu zależy na tym, ażeby świątynia Jego żyła. Jak długo bije nasze serce, powinno być świątynią Jezusa Chrystusa.